Już nowy ołtarz ojczyzny. Europy, świętą Brygidą, z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, z biało-czerwonymi brwami, z orłem. Nowy ołtarz ojczyzny w kościele świętej Brygidy. Pokutnic świętej Marii Magdaleny, najstarsza część kościoła świętej Brygidy. To tutaj spoczywało ciało świętej Brygidy, które było przewożone z Rzymu do Szwecji. Ta kaplica rozrosła się poprzez rozbudowę na przestrzeni wieków do kościoła świętej Brygidy w obecnym kształcie. Z czasem był to powiększony jeszcze o klasztory Brygidek i Brygidów męski i żeński. Bastion Solidarności, który rozpoczął się od kaplicy Pokutnic pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Ze zmianą ustroju, powiedzmy w miarę bezkrwawą, też miało miejsce na terenie parafii świętej Marii Magdaleny w Magdalence. Jedno z największych świąt w czasach komunizmu był to manifest 22 lipca. Wypaczone przez komunistów święto, ale jest to również święto Marii Magdaleny. Jak Polska jest związana ze świętą Marią Magdaleną? Obecnie kaplica chrztu.
Tak zwana krypta czaszek. Krzyż z relikwiami. Kościół Świętej Brygidy, basen Solidarności. Tu w tej części widocznej z przodu jest to pierwotna kaplica Świętej Marii Magdaleny, gdzie zatrzymało się ciało Świętej Brygidy powracające z Rzymu do Szwecji. Tutaj zbierały się wcześniej pokutnice. Dał to początek klasztorowi Świętej Brygidy.